Dzień dobry kochani, witamy się na Przeglądzie w Pepco i słuchajcie, zostańcie do końca, bo naprawdę jest bardzo dużo nowości i tutaj jak widzicie mamy pierwszą półeczkę i mamy przecudne podusie za 12 zł, je możecie sobie przywiązać do krzesełka, pamiętajcie, że możecie również wynieść je na zewnątrz, tylko jak będzie deszcz to trzeba po prostu schować, także tu mamy taki kolor, a następna jest szara, taka ciemna szara. Dobra, zobaczcie jakie cudne lampiony, słuchajcie, mówię, z czego one są, a one są z takiego sznurka, tu konstrukcja cała jest druciana, z takiego grubszego drutu, a tutaj mamy sznureczek, taką jakby włóczkę, coś takiego i ten lampion kosztuje 50 zł, poczekajcie, już Wam pokażę, bo tak ciężko tutaj zobaczyć. Zobaczcie, tutaj mamy taki jakby dzbanuszek, żeby wrzucić tam sobie świeczkę, ale nie musicie wrzucać świeczki, możecie włożyć sobie lampeczki LED-owe i również będzie wyglądało bardzo ładnie. I tak to wygląda. Zobaczcie, jest ich sporo, naprawdę bardzo fajne. Następną nowością w Pepco jest taka prześliczna poduszka 43 x 43 cm, kosztuje 30 zł i jak widzicie ona ma na każdym rogu takie pomponiki. Fajnie, ja powiem Wam, nie wiem jak Wy, ale ja lubię podusie właśnie z takimi pomponikami. Z tyłu jest taka jednolita i szukamy zameczka, czy jest zameczek? Jest, więc bez problemu będzie można to uprać. Także tu mamy następną nowość. Tu mamy takie kwietniki. I ten kwietnik kosztuje 40 zł. Metalowe, czarne kwietniki. One już były, dobra. Ale tutaj mamy następną nowość. Takie lampiony solarne, szklane. 20 zł kosztują. Ale one są prześliczne. Słuchajcie, czy na taras, czy na balkon. No po prostu przepięknie będzie to wyglądało. Wyobraźcie sobie, jak to świeci nocą. Jak to musi fajnie wyglądać. Powiem Wam szczerze, że sama się zastanawiam. Tylko u nas wieją takie wiatry, że szkoda by było, żeby to się zbiło, ale naprawdę jest przepiękne i już szkło nawet pobite. Nie żartuję, takie szkło po prostu. Zobaczcie na to, następna podusia i ta podusia jest taka z przodu. Zobaczcie, jak wcześniej te plecione na przykład dywaniki. Ona jest z czegoś takiego, 30 zł kosztuje, 35 razy 50 cm i również ma zameczek, ale fajne, naprawdę takie fajne letnie podusie. Poczekajcie, muszę tu ją wepchnąć, bo to jest nowa kolekcja i jest tego naprawdę sporo, więc lećcie do Pepco, bo jest naprawdę bardzo dużo nowości. Wczoraj wrzuciłam Wam również przegląd z nowościami, więc możecie sobie zerknąć. I pamiętajcie, że lecimy do 9000 subskrypcji. Jeszcze troszeczkę brakuje, ale mam nadzieję, że szybciutko to zbierzemy. 9000 subskrypcji już niedługo. 30 zł kosztuje ta podusia, 43 na 43 cm. Jak widzicie, jest taka mięciutka, fajna w dotyku, z przodu również, w takie listki. Bardzo fajnie wygląda. Tu mamy następną. Następna kosztuje 35 zł, 45 cm średnicy, tu ma taką rączkę do przeniesienia i zobaczcie, one są takie okrągłe, ja Wam kiedyś chyba pokazywałam pomarańczowe, są jeszcze różowe, widziałam u nas, we wczorajszym przeglądzie będą różowe i czarne, więc można sobie zakupić takie podusie i będą wyglądały świetnie. I zobaczcie na to, jaka piękna kolekcja takich naczyń grillowych, że tak powiem. Ale nie muszą być wcale grillowe, jakieś imprezowe, jakieś takie naczynia na sałatki. Tam Wam pokazałam, że pokazywałam Wam ostatnio te pojemniczki do lodów. Tu mamy następne, to są plastikowe za 5 zł. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. One wyglądają, ja myślałam, że to są normalnie szklane talerzyki. Zobaczcie, jakie śliczne. Tu mamy w różu, dwukolorowe. W dwóch kolorach mamy, tak? Tu mamy miseczki różowe. Zobaczcie, no przepięknie one wyglądają.
i ta miseczka kosztuje 5 zł. Tu mamy następną zieloną. Kupujecie sobie na przykład, nie wiem, 4 miseczki, 4 kieliszki, talerzyki i macie zestaw. 4 zł kosztuje kieliszek, ale zobaczcie, no przepięknie one wyglądają. Naprawdę powiem Wam szczerze, że wyglądają jak kryształowe takie. Ja się zastanawiałam, jak ja ściągnę z góry tą miskę kryształową, żeby mi nie spadła, się nie zbiła. A ja podnoszę, a to są plastikowe. Także tu mamy w różu. I zobaczcie, duża miska na sałatki. Duża miska, naprawdę ona jest bardzo duża. Ja mam dużą rękę, a zobaczcie, jaka ona jest spora. Musiałam tak się wytężyć, że tak powiem, żeby ją złapać. 10 zł kosztuje, więc myślę, że cena również fajna. Wiadomo, że w Pepco są fajne ceny i można fajne rzeczy sobie zakupić. Dobra. Jak mieliśmy kieliszki, to może musimy mieć tutaj do lodu 6 zł, czyli mamy tutaj takie pojemniczki do zrobienia lodu. Na dole jest silikonowe, takie dosyć spore, zobaczcie, jak tą kostkę wrzucicie, to naprawdę dosyć spora będzie. Tu mamy w kolorze żółtym. Dobra, co my tu mamy dalej? Dalej mamy ceratkę. Ceratka w cytrynki kosztuje 15 zł, 140 na 180 cm. W takie cytrynki, ale fajne, naprawdę przepiękne kolory. I słuchajcie, pytałam się ostatnio o Was, o tamtą wyciskarkę do cytryn, a tutaj mamy następną, nową, zobaczcie jaka fajna. Tu mamy takie bardziej chyba solidne, bym powiedziała, pojemniczek, ten kubeczek, 7 zł kosztuje. Jak widzicie, mamy tutaj wyciskarkę z dzióbkiem, ale super, naprawdę bardzo fajna. I te kolory są takie ładne. Tu mamy zieloną, tu macie te kosteczki lodu do zamrożenia gotowe. Nie korzystałam z tego, dajcie znać, czy to się sprawdza. 4 zł kosztują, macie zielone cytrynki i żółte. Te już Wam pokazywałam, a zobaczcie na to, jakie fajne, i to jest szklane, kubeczki do picia. Macie już tutaj z zamknięciem, ze słomką i ten kubeczek kosztuje 6 zł. Słuchajcie, nie kupicie chyba nigdzie za 6 zł takich rzeczy, bo chodząc po innych sklepach, robiąc przeglądy, to wszystko jest o wiele, wiele droższe. Tu mamy żółte, super, naprawdę, super do jakiegoś napoju, do wody, do drinka, naprawdę bardzo fajne. I co my tutaj jeszcze mamy? No słuchajcie, cała ściana tego wszystkiego. Cała ściana. Zobaczcie, jakie fajne. Szkoda tylko, że tutaj ciepłego napoju nie można nalać. 20 zł, bo wiadomo, jak to do plastiku. I tu mamy prześliczny dzbanek. Ale do wody naprawdę mega. Do wody czy do jakichś napojów innych, tak? Jakoś mi to się od razu kojarzy z wodą, z cytryną, z truskawką, z arbuzem, z miętą. My sobie robimy takie napoje. I deseczki, dwie pakowane, zobaczcie, z taką fajną dziurką. Ja lubię gdzieś tam kłaść jakieś sery na deski, 20 zł kosztują dwie deseczki, więc myślę, że świetna cena. Nie zrażajcie się do takich drewnianych desek, ja się kiedyś zrażałam, że one śmierdzą, po prostu po każdym użyciu wycieram, jakoś tam ona się osusza na zewnątrz i nic nie śmierdzi, nawet czasami możesz rzucić do zmywarki i jest ok. 12 zł kosztują takie podkładki, 38 na 38 cm i tu mamy w kolorze żółtym. Po dwie pakowane, słuchajcie, ja miałam kiedyś czarne i je prałam i znowu siadaliśmy codziennie, bo w salonie stał stół, przy którym jemy codziennie i miałam czarne, także polecam Wam to. Chyba mieliśmy, nie wiem, z rok, z półtora te podkładki, no później wiadomo, że po praniu one już po prostu, poczekajcie, bo nie mogę tu wsadzić, co tu się dzieje. Było miejsce, teraz nie ma miejsca. Po praniu wiadomo, że one się troszeczkę niszczą. Tu mamy świetne torby, słuchajcie, idziecie na plażę, wrzucacie sobie, one naprawdę są duże, wrzucacie sobie jakieś picie, jakiś ręcznik, no takie wiadomo, że takie plażowe rzeczy. 17 zł, słuchajcie, cytrynka, a tu mamy arbuza. Zobaczcie, jakie śliczne, naprawdę. Bardzo fajne, jak będziecie w Pepco, zerknijcie sobie na to, bo zobaczcie, jak ona jest naprawdę ogromna. Naprawdę one są ogromne. Także zerknijcie sobie na tą nową kolekcję, bo jest przepiękna. No i dobra, lecimy dalej. Pokazywałam Wam ostatnio te podkładki, a
tu mamy nowe, a tu mamy nowe. Jak ktoś lubi, lubi podkładki z koreczka, to tu mamy taką korkową podkładkę. Tak wygląda. Poczekajcie, Wam przybliżę trochę. Mamy listki. A z drugiej strony jest po prostu korkowa i kosztuje 7 zł. Jak komuś nie będzie się podobała prawa strona, to przewróci sobie na lewą i już ma nową, czyli dwa w jednym. I to już koniec mojego przeglądu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie, co tam porabiacie dzisiaj w sobotę. Ja lecę nagrywać Wam przeglądy. Życzę Wam miłego, słonecznego, ciepłego dnia. Trzymajcie się, cześć.